Bieg na obcasach pierwszy raz ruszył 7 lat temu. Zawsze związana jest to impreza z Dniem Kobiet, ale ma przesłanie dodatkowe przypomnieć kobietom o badaniach cytologicznych. Marzec to dobry czas, żeby je wykonać. Panie powinny też w tym czasie zadbać o zdrowie swoich piersi, a Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych dba o to, by były ku temu odpowiednie możliwości i jak się już przekonaliśmy, panie korzystają z tej możliwości chętnie. Tym, które jeszcze nie pamiętają, ma przypomnieć bieg na obcasach który odbędzie się w najbliższą sobotę. Jeżeli chodzi o bieg na obcasach, tak, no to nie mówimy tutaj o szpilkach, mówimy o obcasach, oczywiście nie zabraniamy nikomu, żadnej pani tak, przyjść w takich butach, jakie będzie chciała. No minimalna wysokość tego obcasa to jest 5 cm. Tak? I tak jak w zeszłym roku i latach poprzednich, będą dwie kategorie, czyli najpierw te obcasy do 8 cm, później powyżej, żeby panie miały większe szanse, że tak powiem. tak? Bieg odbędzie się teraz tą sobotę 11 marca. Od godziny 13.45 zaczynamy przyjmować zapisy. Ten główny bieg, bieg na obcasach będzie o godzinie 15.15. .15. Wcześniej od godziny 14.30 14 będzie bieg dla dzieci, ten bieg za jeden uśmiech. Później sztafeta taka mieszana. W zeszłym roku po raz pierwszy żeśmy ją też prowadzili, tak żeby trochę urozmaicić. I na końcu bieg z wąsem na dystansie około kilometra. Ten bieg dla dzieci na dystansie 100 metrów, więc tak naprawdę nie jest to żaden dystans dla pań 200 metrów, czyli są takie dwa okrążenia, głównie po to, żeby było bardziej widowiskowo, że tak powiem, chyba dla panów. Krótszą niż siedmioletnią historię ma bieg z wąsem, ale i ten już zdążył się w kalendarz Polkowicki wpisać na stałe, bo panowie też mają o co dbać, a udział w biegu czy choćby przyjście do parku ma dać im okazję o zadbanie o stan gruczołu krokowego poprzez wykonanie badania krwi. Już od godziny 11.30 do 15.00 klub honorowych dawców krwi z oddziału ZG Rudna będzie organizatorem zbiórki krwi. Przyjeżdża autokar, gdzie będzie można oddać krew. Będzie również punkt konsultacyjny Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych. Tam będzie m.in. badanie poziomu nowotworowego dla panów powyżej 40 roku życia. No, i punkty również konsultacyjne dla pań, dla panów, które będzie również e, PCUZ prowadził, tak? Więc e, będzie można skorzystać z różnych e, innych e, rzeczy, które tam w tym czasie się będą na terenie parku działy. Chcemy, żeby, tam, żeby były jakieś jeszcze dodatkowo stoiska promocyjne. No, zobaczymy, na ile się nam tam uda e, załatwić. Ja myślę, że głównie chodzi o to, żeby tak naprawdę podejść do tego. E, jak do zabawy, tak? Kto nie biega i już jest przebadany, ten może przyjść do parku, żeby kibicować albo żeby pomóc, bo krew zawsze potrzebna jest do ratowania życia. Prognozy pogody są dla organizatorów i uczestników łaskawe. Mamy więc nadzieję, że piękna, słoneczna pogoda zachęci Polkowicza do udziału w zabawie dla zdrowia.